Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, wygląda na to, że codziennie będziemy raczeni jednym albo może dwoma pojazdami szwedzkimi. Dzisiaj poziom siódmy. Właśnie opublikowano zdjęcia oraz dodatkowo dane poziomu siódmego. To jest czołg średni Leo, który, mówiąc szczerze, no, ma coś specjalnego, ale wcale tak za specjalnie nie wygląda. Zaraz zobaczycie. Tak on wygląda z przodu. Gdyby tu był pancerz, na pewno coś tam by odbijał, ale zobaczcie, jak to się przedstawia. Otóż w tym miejscu ma 70 mm, albo 50 nawet. Cała ta płyta to jest zaledwie chyba 30, o ile dobrze widzę, albo 35. Tutaj 70 na wieży, czyli w tą wieżę wszystko prawdopodobnie będzie wchodziło. Co jeszcze? Tak z tyłu wygląda. To już dosyć fajna jest konstrukcja, trzeba powiedzieć. Tak z boku, czyli no nie wiem, ile tu jest, 25 z boku. Ta wieża to może być 35 właśnie, coś takiego. Co tu jeszcze? Tak z boku, dosyć duża wieża, dosyć duże działo, jak na meda, prawda? Zaraz zobaczycie, co to takiego jest. No, tutaj rzut z przodu. Tutaj troszeczkę z boku. Gdyby ta płyta była gruba, to pewnie dałoby się jeszcze tutaj na pancerz coś grać, ale w takim wypadku wątpię. No, chyba że się będą pociski ześlizgiwały właśnie z tego pancerza, ale nie liczyłbym na to. I z boczku, tak? Proszę bardzo. No i najważniejsze, czyli mamy dane. Cóż to takiego jest? Medium tank, tier 7, 1100 hapsa. Mobilność teraz może, a więc po pierwsze mamy pojazd o masie około 25 ton i do tego 650 silnik. Daje to bardzo dużo koni na tonę, aż 25 koni. Mamy także 60 km do przodu i 20 do tyłu, czyli pojazd bardzo szybki, bardzo zrywny powinien być. Obrót 37 stopni, jak na meda może to jest troszeczkę mało, ale no, coś tam się będzie tym obracał. I teraz rzecz najważniejsza, która nas właściwie tak najbardziej interesuje, czyli, kurczę, działo. I z działem jest dosyć masakryczna historia, ponieważ jest to działo o penetracji 155 i obrażeniach 300. Słuchajcie, obrażenia 300 w medzie to jest naprawdę coś niesamowitego. Problem w tym, że nie wiem jak wy, ale ja lubię medy, które dosyć szybko strzelają. Może nie za szybko i później jakieś tam maleńkie obrażenia. Takich też może nie lubię, ale lubię mieć takie działo, które będzie mogło gąskować na przykład czołg ciężki i doić go. Tutaj nie ma tego. Szybkostrzelność tego działa to 5,74 i uważam, że to jest za mała szybkostrzelność, żeby doić po prostu ciężki czołg. Oczywiście obrażenia potężne jak na meda, czyli 300. Celność jest słaba. Tutaj są dane moim zdaniem dla załogi 100%, czyli mamy 0,38, to jest słabo, i czas celowania 2,78, ale wiadomo, no takie działo, jeżeli dali, tu są obrażenia dużo większe od wielu dział z czołgów ciężkich na poziomie siódmym, prawda? Zarówno Francja ma mniejsze obrażenia, Brytyjczycy mają mniejsze obrażenia w czołgach ciężkich, Niemcy mają też mniejsze obrażenia w czołgach ciężkich. Tutaj mamy 300, no penetracja też jest 155. Co tu jeszcze można powiedzieć? Opuszczanie działa pewnie was interesuje, no niestety nie ma już 15, to już jest inna zupełnie konstrukcja, jak widzieliście, więc jest 10 stopni, czyli całkiem nieźle. No i podnoszenie 15 to jest troszeczkę jednak mało. Co można powiedzieć o tym pojeździe? Kurczę, no, ma coś specjalnego na pewno, czyli te obrażenia 300. To będzie bolało. Pamiętajmy, to jest poziom 7 i będzie go nawet na piątki wyrzucało, więc jak rąbnie, to będzie ok. Problem w tym, że będzie pewnie podatny na trole różnego rodzaju, a ludzie na tych piątkach lubią grać trolami. Na szóstkach to samo, lubią grać trolami. No i pewnie będzie od nich całkiem ładnie wchodziło. Zobaczymy. Taki krótki news. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.